Ja powiem o, o tym, co mi się ostatnio skojarzyło. Tak samo mi do głowy wleciało. Nie wiem w jakim mieście. Nie wiem gdzie to będzie. Ale może się niedługo wydarzyć zamach bardziej zorganizowany. W Polsce? Nie, ja nie wiem gdzie to będzie. Będzie to w Metrze. Będzie mogą mieć to związek z metrem, ale co ciekawe, i proszę teraz posłuchać, dwie lub trzy stacje metra i podrząd. Jedna po drugiej. E, to już będzie atak bardziej e, wymiarowy, ofiarami duży, ale też e, zorganizowany. Jak na razie cały czas można mówić, że to są samotne wilki, chociaż nie do końca. E, trzech mężczyzn. Ostatni zabach, którzy dokonują najpierw rozjechania jakiejś tam ilości ludzi na jakimś moście, potem podjeżdżają, zachowują się jak kanikadze, oni wiedzą, że zginą, ale ile się da, tak y, zabijają nożem ludzi. E, proszę pomyśleć, proszę pomyśleć, to, to jest zorganizowane, to tylko tak z boku wygląda, że to jest, ci ludzie się musieli z sobą dogadać, proszę zwrócić uwagę na wymiar agresywności tego wszystkiego. I, I proszę, ci wszyscy lewacy, którzy mówią nam o tolerancji, o tym yy, nie biorą jednej rzeczy pod uwagę. Każą nam tolerować ludzi, którzy w swojej kulturze mają, mają zakorzenione to, że okej, okay, godzę się zginąć. Muszę być na tyle sprawny, żeby przed moją śmiercią zamordować jak najwięcej ludzi. Nie da się tego tolerować, ale wacy, którzy tego namawiają, są zwykłymi przestępcami, którzy powinni w tej chwili już stanąć przed sądem. Polityk, który nie dba o bezpieczeństwo. Ja, ja, ja jeszcze jedną rzecz. Gdzieś usłyszałem w radiu niedawno, że jakaś posłanka czy posłanki, dwie posłanki, jedna posłanka platformy obywatelskiej wypowiedziała się tak. Że czasami warto poświęcić na przykład życie 10 Polaków, żeby uchronić dużą ilość uchodźców? Taka baba nie powinna być, w ogóle nie, nie powinna nosić nazwy znaczy w sobie tytułu polityk. Co ta osoba mówi? Jak można poświęcić człowieka? Dla jakiej idei? W ogóle jak można takie słowa powiedzieć? Eee... Widzimy wyraźnie w telewizji propagandę. Od samego początku, propagandę pro uchodźców, że uchodźcy, znaczy może inaczej, od samego początku, proszę zobaczyć, jak to działa socjologicznie. Te propagandy typu. Ja już tu się w Waszej wypowiadałem, ale to są bardzo, powtórzę to, bo to są bardzo ważne rzeczy. Homofob. Przecież tak naprawdę nie było nigdy dyskusji o, 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 o innościach seksualnych i te inności seksualne były. One, odkąd ludzkość istnieje, inności seksualne były i się nic z tym nie działo. Natomiast e, zanim stało się, co się dzieje w Europie, to e, byliśmy przyzwyczajeni do różnych rzeczy homofob. Nie wiem, mowa nienawiści. Słowa mowa nienawiści. Ja czasami się zastanawiam, że to, co ja mówię, czy już to się nie, nie zalicza do mowy nienawiści? Bo to polityk stosuje, co jest mową nienawiści, a co nie. Ja tak naprawdę nie wiem, co to jest mowa nienawiści. Czy jeżeli ja powiem, że dla mnie to, co robią e, 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 bojówki arabskie w Europie, mordują niewinnych ludzi. To jest mowa nienawiści? Czyli na zasadzie mowy nienawiści, ustawy o mowie nienawiści, może w ogóle tego nie wolno mówić. No bo jeżeli ja mówię, że Arabowie zabili ostatnio kilka osób, podrzynając im gardła, to, no to samo to stwierdzenie powoduje nienawiść w innych, jak oni mogli to zrobić? Chętnie bym takiemu dał wpysk za to, co zrobił. A to już jest mowa nienawiści. Ale nikt nie nazwie. Nazywamy te wszystkie ataki incydentami. jakoś w regułce Europa się ustawiła, że nie, nie, żadne z tych ataków to nie są atak. Incydenty. Incydenty, koniec. No incydent, czyli coś, co się właściwie stało z przypadku, z głupoty. Kretynem jest ten, kto pisze w gazetach, że to był incydent. Kretynem jest polityk oszustem, bandytą wręcz, który mówi swoim wyborcom, to był incydent. Incydentem może być to, że ktoś siedzi na widowni, ogląda mecz piłki nożnej, siedzi blisko bramkarza, gdzieś tam w lożach rzuca butelkę plastikową z wodą i ta butelka tak trafia przypadkowo w głowę bramkarza. Aż brałkarz się zatoczył, bo, coś, bo się zląkł, że ta butelka go uderzyła. To jest incydent. Ale incydentem nie można nazwać sytuacji przemyślanej, zorganizowanej. Mianowicie w ostatnim ataku, jak i w wielu innych wcześniej, sprawcy działali według konkretnego planu. Czyli rozjechali jakieś osoby na moście, uznali, że za mało, no tak jakoś poszło. Więc dojechali, zanim zginą, dojadą szybko jeszcze do jakiejś knajpy i tam zamordują ile się da osób. Mieli już noże. Na ogół nikt z nożami nie chodzi na co dzień. One przeszkadzają w kieszeni. Więc już mieli noże, bo wiedzieli, że dobra, tu rozjeżdżamy, a tam dobijamy, a wtedy giniemy. To nie jest incydent, ludzie, nie dajcie sobie tego wmówić. To jest, to jest barbarzyński zamach, jak groźny. Sprawcy wiedzą, że zginą. Czyli na niczym im nie zależy. Na niczym, na żadnej litości. A te kretyny lewackie mówią nam, że mamy być tolerancyjni. Powinni zeżrzeć wszystkie te kretki, które każą dzieciom i dorosłym pisać, może najlepiej, brońmy tolerancji, brońmy, brońmy równości we wszystkim. Jakiej równości? Nie ma równości. My nie, zostali, nie zostaliśmy wychowani w Europie, żeby w imię Boga zabijać, żeby chodzić z nożem w kieszeni i do upadłego mordować ludzi, zanim, zanim ktoś nas zastrzeli. Tu nie ma równości. My już jesteśmy nierówni. My jesteśmy nierówni właśnie z tego względu, że ci ludzie zostali wychowani w sposób taki, wpojono im, że jeżeli zabiją, chociażby w święto ramadan, zabiją niewiernych, to po stokroć tam u Pana Boga będą mieli nagrodę. To nie ma znaczenia, jak my rozumiemy to i możemy mówić, oni są głupcami, że wierzą w coś takiego. Okej. Okay. Tylko to jest nierówność. Ci ludzie mają inaczej pod czaszką poukładane, nawmawiane i ci ludzie robią to dla świętej sprawy. Ci ludzie religijnie zostali wychowani do mordowania tak zwanych niewiernych. Do nietolerowania innej wiary. Czy ludzie mają zawarte w słowach swoich religijnych to, że nie ma równości w innowiercach? Innowierce innowierca albo się musi na ich konto y, przere, no, zmi, y, zacząć wierzyć w Allaha, albo ginie. Bo to jest chwast ziemi. Za Allaha, a za to, że Allah jest wielki, trzeba ich pozabijać. Zrozumcie jedną rzecz. Tu już nie ma równości. Więc jakikolwiek polityk Wam powie, że to nieprawda, to są tylko pewna drobna grupa ekstremistów. Nieprawda. Nigdy nie jest tak, że okupowanie, okupowane państwo. W okupowanym państwie wszyscy są partyzantami. Nie. W okupowanym państwie jest jakiś odsetek partyzantów, którzy walczą, a cała reszta to są ludzie poddani pewnej okupacji, czyli okupantowi. E, kraje arabskie są okupowane. Tak jak e, strefa gazy jest okupowana, tak jak wszystkie kraje arabskie, większość krajów arabskich jest okupowana w tej chwili. Ci ludzie są w partyzance. Patrząc od strony arabskiej, czyli okiem arabskim, to to są partyzanci. To są ludzie, którzy w desperacji mordują wszystkich, bo wszystkich mają za wrogów. I nie do końca w imię religii, ale w imię tego, że zniszczono im tam domy. Zabrano im spokój. Przecież kraje arabskie się tam dość dobrze rozwijały. Tak. W tej chwili. Mamy tych bojowników w Europie, ale ci bojownicy są tutaj dla konkretnego celu sprowadzeni i Europę czeka bardzo poważne. Europę czeka bardzo poważne krwawienie. To jest dopiero, dopiero początek. Takie jest moje zdanie. Ja tak niedawno sobie pomyślałem, jeżeli ktoś by mi powiedział, że doczekam w XXI wieku, gdzie mamy tak zaawansowaną technologię. Gdzie możemy mechanicznie serce naprawić, co akurat w moim przypadku ma miejsce i żyje nadal, że doczekam wojny religijnej, to ja, to ja bym powiedział: ludzie, to no prędzej się spodziewam, że ufo to wyląduje i się z pozaziemską cywilizacją spotkamy. No, wydawało mi się, że wojny religijne już dawno poszły w niepamięć, w mgłę historii, ponieważ jak można się kłócić o religię czy o Boga, wyżynając się? Okazuje się, że to dalej jest żywe i. W swojej mentalności cofamy się do średniowiecza, jak nie dalej. I to jest to właśnie średniowiecze. Natomiast powiem tak. Ta sytuacja, która się wydarzyła teraz na świecie, która się dzieje na świecie, pokazuje nam jedną rzecz. Wielu ludzi zwłaszcza nowoczesnego świata, jak Europy czy Stanów, odżegnuje się od Boga i mówi, nie, nie, to, nie to wie religię, to już jest tam przeżytek to. Okazuje się, że wcale, że nie. Okazuje się, że jeżeli świat, jeżeli świat e, stanie u schyłku poważnej, globalnej wojny, to w dużej mierze religia, czy czy, czy powiedzmy poróżnienia religijne będą głównym bodźcem tej wojny. Okazuje się, że to, co mentalnie w naszych głowach jest, to w co wierzymy, a co się na zewnątrz często wypieramy albo zapominamy o tym, to jest bardzo silnie w nas zakorzenione i globalnie może wywoływać wojny, zamieszki i to się dzieje. Więc tak naprawdę mentalnie, pod względem wiary i agresywności tej wiary, bronienia tej wiary, myśmy się, tak jak cywilizacja się w technologii posunęła bardzo daleko do przodu, ale mentalnie myśmy się nic nie posunęli do przodu, więc dalej w tym tkwi. Oczywiście w tym konflikcie religijnym Europa jest kompletnie beznadziejnie słaba, ponieważ żaden Europejcy, Europejczyk w imię swojej religii nie oddałby życia. A okazuje się, że tam wszyscy ci ludzie są gotowi w jednej chwili oddać życie. Wojownik, zaznaczam wojownik, dla którego Życie nic kompletnie nie znaczy. Nic. On się godzi dzisiaj zaatakować kogoś i, i wie, że na pewno straci życie. On na to idzie. Idą ludzie w grupach na to. To są tacy fanatycy, że my mentalnie nie mamy najmniejszych szans, bo co ważne, oni atakują z sercem. To nic, że oni dopuszczają się barbarzyńskich czynów na nas, ale oni to robią z sercem. A my tego nie mamy w sobie. My nawet nie potrafimy się bronić. My, nas panika tak zjada, no trudno się dziwić, jest zaskoczenie, ale panika tak zjada, że my nie jesteśmy w stanie się kompletnie bronić. My jesteśmy jak owce zaatakowane przez kilkoro wilków, a być może w przyszłości przez stado wilków. Eee, okazuje się, że. Zorganizowane w takiej sytuacji, zorganizowane struktury policyjne, pilujące bezpiecze... bezpieczeństwa w danym mieście czy państwie, wojskowe. Oczywiście w ostatecznym rozrachunku one mają znaczenie, no bo jeżeli taki atak się zacznie, to też szybko te struktury dbające o bezpieczeństwo w Europie zadziałają. Ale do samego ataku raczej nie mamy szans. Nie jesteśmy w stanie, nasze służby nie są w stanie. Zorientować się, chyba że to przypadek sprawia, ale normalnie nie są w stanie zorientować się, że tych trzech panów, którzy idzie, którzy sobie w danym momencie kawały po arabsku opowiadają i klas sobie w dłonie, weseli i za chwilę wyciągają noże i atakują ludzi. To jest nieprzewidywalne. I ofiary będą się sypać właśnie w tych początkowych atakach, które są najbardziej niebezpieczne i które będą największe żniwo śmierci Europejczyków przybierać. Ale właśnie mówiąc to wszystko, taka myśl mnie teraz naszła w roku, a jeszcze dwa lata do tyłu. Mówiłem Panu, 2017 to będzie ostatni rok w miarę normalny, ale im będzie bardziej upływał ten 2017, tym coraz mniej ludzi będzie dziwiło słowo wojna i to się wszystko będzie rozwalać bardzo mocno. A święta 2017 roku, święta Bożego Narodzenia będą inne od wszystkich. Pół roku minęło. Ale jak pan myśli? Ile dziennie razy pan myśli, co dalej się stanie w Europie? Czy to będzie z tego wojna? Myśli pan? Nachodzą pana takie myśli? Bo mnie tak. Ja pytam pana jako Europejczyka, nie Polaka. Niech pan. Pana, jesteśmy w sytuacji globalnej. Polska jest w Unii Europejskiej, jesteśmy zglobalizowani, też militarnie. Więc yy, niech pan nie ocenia Polski jako Polski. Pytam się, czy w Europie pan myśli, myśli pan nieraz, że w Europie może do dojść do krwawych rozruchów rewolucji albo wojny? Wcześniej czy później. A pięć lat temu jakoś tak myśli nie miały sensu takie. No nic za to nie zapowiadało. Więc to już się dzieje. Otóż chcę rozczarować wszystkich Polaków. Moim mniemaniem, w Polsce będzie bardzo niebezpiecznie. Polska, ostatnio słyszałem, Czechy i brawo im za to też zrobili zakaz wprowadzenia uchodźców. Nie wiem, czy to dobrze słyszałem, ale jakoś tak. Węgrzy. Chwała tym państwom za to, że nie ulegli presji. I, zgodzili, I nie zgadzają się póki co na wprowadzanie legalne tutaj uchodźców, tak jak Unia, Unia Europejska chce, ponieważ to jest zdrada. Nie chodzi o samych uchodźców, tu chodzi o to, że wśród nich będą wprowadzani tutaj bojówkarze. E, I uważam, że no dobrze, to jest pewna, pewna powiedzmy pozytywna rzecz, ale ona jest pozorna, ponieważ jesteśmy Jesteśmy dalej w Unii Europejskiej i militarnie, gospodarczo jesteśmy od niej kompletnie uzależnieni. W momencie, jeżeli się coś złego zacznie dziać w Europie, to Polska nie będzie mogła się zachowywać suwerennie, tylko, tak jak mówi traktat lizboński między innymi, tylko będzie musiała postępować według dyrektyw unijnych, czyli jeżeli będą działania wojenne, to Polska będzie musiała w tym brać udział zaznaczam, nikt z terrorystami nie będzie walczył idąc z nimi, na nich z czołgami. Ro... Ataki terrorystyczne nasilające się i coraz bardziej zorganizowane w Europie mają służyć tylko i wyłącznie destabilizacji spokoju i miru w Europie. Destabilizacja spokoju i miru w Europie służy czemuś większemu. I możemy oceniać, że to a może się kiedyś Europa rozprawi z terrorystami, którzy są już w Europie. Nie. To jest tylko etap, to służy czemuś. Na samym początku ja powiedziałem, między innymi w waszej telewizji Tagien, że jak zaczniemy powiedzieć uchodźcy, to jest koń trojański. Ja się później śmiałem, bo wielu polityków używało tego słowa. Oczywiście ich od siebie, nie ode mnie, bo ja tam żadnym autorytetem nie jestem, ale też używali koń trojański. Bardzo mnie mocno znaczy pozytywnie e, e, podbudowało, jak Chyba w niedzielę, jadąc do Warszawy, w radiu słuchałem, że e, Pan Kaczyński powiedział, że po tych zamachach właśnie e, podał takie oświadczenie, że Europa jest w stanie wojny terrorystycznej. Już politycy używają słowa wojna. E, dużo jeszcze przed nami. Myślę, że to drugie półrocze będzie czymś takim, co Rzeczywiście y, będzie nas coraz bardziej skakiwało, ale też przygnębiało. Przerwa!